Jacek Adamas to rzeźbiarz i performer. Żyje i tworzy w Worławkach w gminie Świątki. Jego sztuka, jak sam przyznaje, wynika z potrzeby komentowania i reagowania na wydarzenia krajowego i lokalnego życia politycznego, społecznego i artystycznego. Krytycy twierdzą, że jestem jednym z istotniejszych artystów należącym do nurtu sztuki krytycznej. Wcześniej tego nie zauważano, ponieważ byłem krytyczny wobec sztuki krytycznej. Tak, i okazało się, że tak nie wolno. Działalność Jacka Adamasa doceniono na arenie ogólnopolskiej. Artysta otrzymał doroczną nagrodę ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w kategorii sztuki wizualne. To cały zespół ludzi, którzy zajmują się obok przy ministrze kulturą wizualną. Także to dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, zważywszy, że rzeczywiście bardzo rzadko bywałem w galeriach. Obecnie Jacek Adamas pracuje nad dużą wystawą, która premierę będzie mieć w marcu 2021 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Jej motywem przewodnim będzie Pan Cogito z poezji Zbigniewa Herberta. Pan Cogito, ponieważ jest deficyt myśli. Deficyt myśli, Pan Cogito to jest pan myślący. Herbert, książę poezji. No a mamy się poruszać w obrębie szlachetnych postaci, których też nam brakuje. Nagrodą ministra kultury zostało wyróżnionych łącznie 21 artystów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv